Siemanko moi drodzy, właśnie wracamy z siłowni. Piękny dzień, zobaczcie na moje oczy. One jeszcze nie są otwarte, bo jeszcze nie piłem małej czarnej. Aby z małej czarnej to jest po prostu, no to nie jest dzień, nie? No, zaraz idziemy się napić, zjeść jakieś zdrowe, fajne, piękne śniadanie. Właśnie trening z podopieczną skończyliśmy i lecimy do kolejną wycieczkę z moją drogą siostrą i z Alison najprawdopodobniej również. Coś wczoraj mówiła, że chce znowu nas puścić samych. Nie wiem, czy ona ma nas dosyć, czy co. Nie mogę tego rozkminić, ale zobaczymy. Tak czy siak, teraz myślę tylko o jedzeniu i tylko o małej czarnej. Ola. Moi drodzy, zobaczcie, to prawdopodobnie mi się nigdy nie znudzi. Kanapeczki, awokado, bułka pełnoziarnista, pomidor, ser, 6 jajek, mała czarna. Ja, który idzie to wszystko skonsumować. Śniadanie jest tak powtarzalne, ale jest tak dobre i tak na nie wyczekiwałem po dzisiejszym porannym personalnym treningu, a zwłaszcza na kawę, że po prostu już nie mogę się doczekać, aż usiądę i to skonsumuję. Zaczynamy. No witam moi piękni, zobaczcie, drugi posiłek. Od razu po śniadaniu zgłodniałem, tak ostatnimi dniami mało jadłem. Tu się filmik przesyła. Przypominam, że trwa wyzwanie 365 dni codziennego nagrywania filmów. Dołącz się po prostu, jeśli jesteś tu nowy, jeżeli jesteś już tu ze mną jakiś czas, to witam cię ponownie serdecznie, drogi widzu. Pyszniutki ty. Lecimy, przez cały roczek będą filmy. Przepięknie, przepięknie jest. Zobaczcie, za oknem jest słoneczko. Wszystko się zapowiada jak należy. Jedziemy, moi drodzy. Zapraszam. Dobra, misiaczki. Jesteśmy w aucie. Filmik zmontowany, pojedzony. Wszystko fantastycznie zrobione. Uwielbiam, jak skończę pracę i mogę sobie już mieć czas wolny. Moi drodzy, pytanko do was. Napiszcie w komentarzach, jak możecie, jak macie chwilkę czasu. Co mogę kupić Alison, bo ona jest dla nas nadzwyczaj dobra. Po prostu, wiecie, to jest jej auto. W sensie, ona nie ma prawka, ale to już jest jej auto. Także... no, nie dość, że pożyczę nam auto, to czasami moja siostra może u niej spać. No i w ogóle spędza z nami czas i chcielibyśmy się jej jakoś siostrą odwdzięczyć fajnie, wiecie, za ten tydzień. I napiszcie w komentarzach, co możemy jej po prostu sprezentować, nie? Bo ja jestem bardzo słaby w prezenty. Jak macie jakieś uniwersalne pomysły, możecie dać znać, nie? Tymczasem jedziemy nad morze, na plażę. Na plażunie, plażujte! La playa, vamos! Pigeon hole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a pen of six on a pinky toe. Cała rodzina normalnie, zobaczcie. Banknoty jeszcze siano. Wszyscy z Filipin prawdopodobnie. Kurde, a to salonik. Jeszcze jak tu byłem kiedyś, parę miesięcy temu, ten telewizor był odwrócony do góry nogami. W zasadzie to nie był ten, tylko był taki inny i stał do góry nogami, ale ekran był normalnie, co było dziwne. A kraty są tu w oknach w ogóle, dlatego że by po prostu nikt cię nie okradł, jakby wiesz, nie wszedł oknem i nie zajął ci chaty, bo w Hiszpanii jest takie dziwne prawo. Bo w Hiszpanii jest takie dziwne prawo w ogóle, że jak ktoś ci wejdzie po prostu do domu, bo twoją nieobecność zostanie 48 godzin, to po prostu może przejąć twój dom. W zasadzie nie można go tam wyrzucić, tak prawnie, nie? Oczywiście są na to sposoby, wiadomo, jak na wszystko, natomiast no, takie jest prawo, że no nie możesz go wyrzucić. A jak kobieta w ciąży jest, to już w ogóle, podobno, nie? Także ktoś się może po prostu wbić na chatę, po to są te kraty. Tak w dużym uproszczeniu oczywiście, bo pewnie od tego są różnego rodzaju odstępstwa. No warto wiedzieć coś takiego, dlatego dużo osób ma tu kraty w oknach. Dobra, moi drodzy, fura zaparkowana, a zamknąłbym ją. A, zamknąłem ją, nieważne. Zobaczcie, dojechaliśmy, moi drodzy, na plażę. La Herradura się nazywa. Tak to wygląda za mną. Jest też street workout park, z którego na pewno skorzystam. A teraz pozwólcie, że obrócimy się o 360 stopni, żebym wam pokazał, jak to tutaj wygląda. Ciach, ciach. Tak jest, moi drodzy. Tak jest. Tylko podziwiać, tylko plażować. Zobaczcie, zaraz lecimy do wody, jakiegoś dipa szybkiego zrobić. Bardzo przyjemna okolica. Pierwszy raz jestem na tak fajnej plaży. Jest ona kamienista. Natomiast jest niewiele ludzi i jest po prostu ładna. Ładna jest okolica. Tam widać góry, zobaczcie. Domki. Z drugiej strony palemki. Najważniejszy jest ten pas dla mnie dzisiaj, bo dawno nie ćwiczyłem. How you feel? Good? Okej. Więc świetnie, więc idziemy po prostu klapnąć gdzieś. Jestem też trochę głodny, więc idziemy najpierw coś zjeść. Znajduje się to niedaleko Nerchy. Plaża nazywa się La Herradura. Już nie hałasuje, bo ludzie tu chillują. Jak ci się podoba w ogóle plaża? Bardzo mi się podoba.
podoba to, że tu są takie palemki, wiecie, że cień może padać i że są leżaczki dostępne dla wszystkich. Pewnie, a okolica ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Okej. Liczyłam na troszeczkę nawet mniej ludzi, szczerze. Tak? No myślałam, że to jest jakiś taki, wiesz, spot gdzieś serio skitrany, ale i tak jest bardzo fajnie, bo zazwyczaj jest więcej ludzi, tak jak na plaży, na której byliśmy. Tak, dokładnie. No, także... Do you like this beach? Yeah, it's fine. Okay. It's good. Co zobaczyłaś? Deskę surfingową. Kanapeczka, moi drodzy, przygotowana przez Alison, także cheers. Szyneczka, serek i pomidorek. Czyli cały dzień głodny chodzę. Już trzeci posiłek dzisiaj, jest 15. No, ale nadrabiam kalorie z poprzednich dni. Smacznego jak też jedzie. Zaraz idziemy się chlupać. Cheers. Moi drodzy, jak woda. Słona. Słona woda, jak cholera. Ja tak się wycieram 50 sekund, ty, po wyłowieniu, bo soczewki mam. Ale zobaczcie, jak to tutaj, kurde, lazurowo wygląda. Patrzcie, hop. GoPro by się tu przydało, bo ta kamera słabo oddaje to wszystko. Może jeszcze później coś iPhone'em nagram, zobaczymy. Jest git. Oh. Moi drodzy, nigdy nie byłem na takiej plaży. W sensie chodzi mi o wodę, nie? Przede wszystkim, jaka jest lazurowa. Wow. Mega. Kurde, zjadłem kanapkę, głodny jestem wciąż. Idę jeść więcej. Tu ludzie rzeczy pozostawiali, pewnie są właśnie gdzieś na morzu, na łódce se wzięli. O, ale fajnie jest pochodzić, moi drodzy, po kamieniach, gołymi stopami. Macie darmowy masaż stóp normalnie. I mega, mega efektywny. To jest też swego rodzaju connection z naturą. A woda jaka ciepła. Ciepła woda, nie? Idziemy jeść. Nie polecam. Jak kanapeczka smakuje? Spróbuj, bardzo dobrze. To ta z mozzarellą, moi drodzy. Soczysta. Bardzo dobre połączenie mozzarelli i pomidora. Oraz jajka i chleba. Oraz jajka i chleba, bo to jest chleb w jajku. Zobaczcie, tak. Bardzo dobre. Jeszcze jednego bajta wezmę, pozwól. Oczywiście, że tak. Jest bardzo wyczuwalna tutaj nutka właśnie tego sera. To jest jak ta bułeczka z mozzarellą ze sklepu, tylko że zdrowsza wersja. Z Biedronki taka, wiecie, włoska bułeczka. Wiesz, o którą chodzi, nie? Bardzo dobra. Nie, no. Polecam wchodzić z ranami do wody słomy. No, to wiadomo, nie? No. Nie wiedziałaś. Jakby mogłam się domyślić, nie? Ale nie sądziłam, że to będzie aż tak piec. Te przetarcia. Wczorajszym parku linowym. Oh, zajadamy się, moi drodzy. Dokładnie. Tak, moi drodzy, książeczkę Kubuś będzie czytał. Będzie Kubuś mądrzejszy, nie? Ona. Tak, tak, będzie, będzie. W takim towarzystwie, moi drodzy, natury i kobiet. Idę, moi drodzy, wziąłem telefon, idę w poszukiwaniu jakiegoś toitoja. Siedziałem, czytałem tą książkę pół godziny, ale nie mogę wysiedzieć. Tak, moi drodzy, trzeba pochodzić trochę, popatrzeć się, porozglądać, potrenować zaraz, wiecie, jak to jest ze mną. Ja mam ADHD prawdopodobnie. Jakbym się zbadał, to by mi wykryło. No, ale vibesy są zarobiste. Fajny dzień, no, odpoczynek taki, powiem wam, na plaży. Po tych wycieczkach, po tych podróżach na pewno się przyda. Zregenerować siły i jutro kolejna wyprawa. Gdzie? Jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, wymyślimy wieczorem coś na pewno fajnego, bo to jeszcze ile. Jutro moja siostra ma ostatni dzień, no i pojutrze już ma lot, nie? Także, no. Dziś
zaczniemy z kontentem. Zobaczcie te paralotnie, ile ich lata tutaj, zobaczcie. Sorry, kamery nie wziąłem na tą mini przechadzkę, to może trochę wiatr w mikrofonie, ale no nie powiecie, zobaczcie, kurde, te palmy, ol, to wygląda wszystko stąd, teraz się jaram mega. No, ale te paralotnie, dajcie znać w komentarzu, czy kiedyś próbowaliście, bo ja jeszcze nie, ale bardzo chcę. I niedługo spróbuję. A zobaczcie tutaj, to co mówiłem, te palemki, mega to wygląda, nie? Siadasz sobie pod taką palmą, jak tu mieszkasz, ciśniesz jakąś książeczkę, się relaksujesz czy coś, nie? Wiesz, kozak. Tutaj taki vibik. Można sobie taki wyro wziąć, większe, luksusowe, zobaczcie. Tam jakaś niezła foczka, se fotki cyka. Tu baryk, muzyczka, klimacik. Klimacik, moi drodzy. No ale sami powiedzcie, czy kolory na iPhone'ie nie oddają tego wszystkiego lepiej niż kolory na kamerze? Oczywiście, że oddają lepiej kolory na iPhone'ie, więc teraz sobie tak myślę, żeby sprzedać tą kamerę, bo albo ja jej nie umiem obsługiwać, albo nie chce mi się nauczyć manewrować kolorami. No patrz. Masakra, jak to zajebiście jest, zaraz to miniaturę robię. No ale nie o to chodzi, chodzi o to, że sprzedam tą kamerę, kupię jakiś gimbal, kupię jakiś mikrofon i będę po prostu tym nagrywał. Poręczne, szybsze. Dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle. Ja myślę, że jest spoko. O, witajcie moi drodzy, znów kamera. Za mną plac street workoutowy. Nie mogę wysiedzieć, potrenujemy trochę. Zrobimy. Misja jest 100 podciągnięć, 100 pompek na poręczach, 100 zwykłych pompek, 200 tych krzesełek na brzuch. Tyle wystarczy, dawno nie trenowałem, hazy 4 dni minęły, nie? Potrzymasz, nagrasz mnie? Chodź, pokażemy, jak się podciągamy, jak się, kurde, król plaży podciąga, bo wątpię, że ktoś tu lepiej wygląda ode mnie. Ci Hiszpanie na tych croissantach swoich z kawką rano nie polecą, nie pociągną. Chodź, pokażemy. To nasze, dawaj, to nasze. Pozdro, yo, mordeczki. Dobra, moi drodzy, po treningu poleżeliśmy trochę, poczytaliśmy jeszcze, ale trochę głód napada, a słońce, jak widzicie, zachodzi. Także będziemy się powoli zwijać z plaży. Widzimy się już na rejonach u nas. Zobaczcie, jak to wygląda. O 19:30. Ciach. Jeszcze tutaj obrocik. Ciach. Muszę tu kiedyś katę kupić. Albo w podobnym miejscu jak to. Super vibe tu jest. Super chill. No, moi drodzy, po treningu wcinamy bananka. Książeczka, część druga. I czekamy na zachód. Zobaczcie, już niedługo. Także tak to się przedstawia, tak to tutaj wygląda, a teraz wyczaiłem. Wszystko na plus. Pozdro sportowe świry. Smacznego, jak też jecie. No. Jest zachodzik, moi drodzy. Zaliczone, także można uciekać. A jak się podoba? Good? Yeah. Mi się podoba tamta strona bardzo. Tam chatę kupuję.
wstępuje tam do mnie długo. Jak nie znajdę lepszego miejsca, to Beskidu, to jest ostry pis, nie? Moi drodzy, nie jest to najlepszy wybór żywieniowy, jak możecie zobaczyć. Natomiast nadrabiam kalorie, tak jak mówiłem, z Alisą tutaj i z siostrą, także smacznego, dziewczyny. Smacznego. Bon appetit. Thank you. Oh, będziecie mnie hejtować, że mówię raz o zdrowiu, a raz nie, ale paradoksy życiowe są po prostu na każdym kroku. Także smacznego, moi drodzy. Co ciekawe, moi drodzy, to nigdy nie spotkałem się z tym, że w kebabie była oliwka. Tutaj są te czarne, no nie? Ulubione. Czy to miłe zaskoczenie, czy nie? No może dlatego, że jesteśmy w Hiszpanii. A nawet zobaczcie, wypadła, bo tu nie pasuje teoretycznie. A zaraz zobaczymy, jak smakuje. Dobra, moi drodzy, skończyliśmy dzisiejszy dzień i co wam powiem? Na pewno podsumowuję to tak. Plaża była zarąbista, najlepsza plaża, na jakiej w ogóle byłem w życiu. Było tak spokojnie, tak chillowo. Odpocząłem, opaliliśmy się, spędziliśmy tam cały dzień. I powiem wam, że no naprawdę w końcu odpocząłem, udało się, poczytałem książkę, wszystko wyszło fajnie. Nadrobiłem też dzisiaj z jedzeniem, pomimo że tak jak widzieliście, ten ostatni posiłek nie był najzdrowszy, ale musiałem po prostu nabić kalorii, których przez ostatnie dni było zdecydowanie za mało, co odczuwałem przede wszystkim po samopoczuciu. No i tyle. I bawiłem się dobrze, nie wiem jak dziewczyny, Magda, jak... W porządku? Ale kebab w Polsce jest najlepszy. Tak. To jest jedyny minus, pomyślę, przeprowadzki tutaj. Kebab. How you feel? After this day? You okay? Yeah. Yeah? Everything good? Yeah. Something else? Maybe you want to say something. Like what? Okay. You don't want? Don't worry. She's not too talkative, so... ona nie jest jakoś tak super rozmowna, ale moja siostra wyrywna chce coś powiedzieć jeszcze. Bo ja chcę coś powiedzieć, może my otworzymy kebaba tutaj. Co, nie chcę się stać, możemy otworzyć, ale kogoś postawmy tam. Okej, okay. No, żeby tak zatrudnić Turków z Białegostoku. No, z Białegostoku, no. Nie, jakby to by oni by przejęli. No ja tak czy siak. Szpania im się widzi. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, oczywiście subskrybujcie, komentujcie. I co jeszcze mają robić? Właśnie. No i co? Do zobaczenia jutro, moi drodzy. My wracamy do domu. Puste osiedle. Większość osób albo w barach, albo na baletach. Przede wszystkim tu. Albo w szkole. Bo zaczął się rok szkolny. Ja już zapomniałem o tym, że coś takiego się zaczyna. Ale jak widzicie, jest spokojnie. Także co? Powoli kończymy. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć.